Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał, który mnie osobiście niezmiernie ciekawi. Istnieje bardzo dużo interesujących zagadnień związanych z tym przedsięwzięciem. Mowa oczywiście o Tamie Trzech Przełomów, która jest jednym z największych projektów tego typu w historii świata, a na pewno najdroższym. Koszt przedsięwzięcia ocenia się na 37 miliardów dolarów. W 2020 roku Tama uległa lekkiej deformacji, co wywołało ogromne zamieszanie w mediach z powodu tego, że jeżeli Tama by pękła, mogłaby zagrozić 120 milionom ludzi. Więcej w dalszej części filmu. Zachęcam jeszcze do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału oraz udostępnienia materiału, co pozwoli na większy zasięg filmu, a co za tym idzie rozwój kanału. Z góry dziękuję. Źródłami do materiału są artykuły na stronie kuratorium.waw.pl pod tytułem Tama Trzech Przełomów oraz artykuł na stronie komputerświat.pl pod tytułem Spowodowała przesunięcie biegunów. Zapora Trzech Przełomów to największa elektrownia świata. Autorstwa pani Agnieszki Serafinowicz. Tama, inaczej Zapora Trzech Przełomów, została wzniesiona na rzece Yangtze w Chinach, centralnej prowincji tego kraju Hubei. Budowa rozpoczęła się w roku 1993. Napełnienie zbiornika zakończono 26 października 2010 roku, uzyskując poziom wody wynoszący 175 metrów, który umożliwia elektrowni wodnej działanie z pełną mocą. Długość zapory to 2335 metrów, wysokość zapory to 185 metrów, średnia szerokość tamy wynosi 1,2 km. Długość sztucznego zbiornika powstałego w wyniku budowy tamy to 630 km. Głębokość zbiornika to 75 metrów do 130 metrów, zaś powierzchnia to 60 tysięcy hektarów. Łączna ilość zmagazynowanej w akwenie wody to 39,3 miliarda metrów sześciennych. Docelowo elektrownia wodna będzie wyposażona w 26 zestawów turbin, każda z nich o mocy 700 MW i o wadze 400 ton. Moc elektrowni wodnej będzie wynosić 18,2 tysiąca MW. Jest to moc porównywalna do mocy wytwarzanej średnio przez 20 elektrowni atomowych. Produkcja energii wodnej będzie odpowiadała pracy 10 wielkich elektrowni węglowych, zużywających rocznie 50 milionów ton węgla. Żeglugę ma zapewnić pięciopoziomowa śluza. Inwestycja stała się obiektem krytyki licznych środowisk. Historyków w wyniku powstania zapory zalano liczne zabytki. Ekologów zagroziła ona egzystencji niektórych gatunków ryb i ssaków wodnych. Geologów skała sztucznego zbiornika jest tak wielka, że ciężar nagromadzonej wody może wpłynąć na tektonikę. Oraz ekonomistów. Inwestycja może przynieść więcej strat niż korzyści ekonomicznych. Według planów z 2007 roku inwestycja chronić będzie przed powodziami, a także zwiększy żeglowność rzeki i sprawi, że przez 6 miesięcy w roku statki oceaniczne o nośności 10 tysięcy ton docierać będą 2400 km w głąb lądu. Ostatnie osoby z miasteczka Guyang w prowincji Hubei, które było przeznaczone do zalania wodą, zostały ewakuowane 15 lipca 2008 roku. Największe zalety inwestycji to optymalizacja i racjonalizacja przepływów, zabezpieczenie przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, powodziami, suszami, wysoka skuteczność elektrowni wodnych, rzędu 90%, szybkie i niezawodne, dostosowanie produkcji do potrzeb. Energia dla wschodnich i centralnych Chin, gorzej rozwinięte niż zachodnia część. Radykalne poprawienie żeglugi, możliwość dotarcia do terenów w głąb lądu i stymulowanie w nowych regionach rozwoju gospodarczego oraz wiele miejsc pracy. Największe minusy Tamy Trzech Przełomów to różne rodzaje powodzi na Yangtze, powodzie w górnym oraz środkowym i dolnym biegu Yangtze. Zwiększona sedymentacja osadów obniża zdolność do zatrzymywania wielkich wód. Inwestycja też negatywnie wpłynie na środowisko. Prawdopodobnie wyginie 50 rzadkich, niekiedy endemicznych gatunków flory i fauny, np. złota małpa, panda olbrzymia, chiński delfin rzeczny, żuraw syberyjski, aligator Yangtze i jesiot chiński. By zbudować Tamę Trzech Przełomów, Chińczycy zmuszeni byli ewakuować
niemal 1,5 miliona osób. Spiętrzające się wody Yangtze zalały 31 miast i miasteczek. Ponad 1500 fabryk i 3000 wiosek. Prawdopodobnie to nie koniec. W wyniku osunięć się ziemi, lawin błotnych i trzęsień ziemi, przesiedlonych może zostać kolejne 2 miliony ludzi. Powstanie zapory doprowadziło ponadto do zatopienia śródmieścia trzech dużych aglomeracji: Wangxian, Fuling, Chongqing. W 2012 roku chińskie władze podjęły decyzję o sukcesywnym przesiedlaniu kolejnych 100 tysięcy mieszkańców okolic zapory w związku ze wzmożoną aktywnością sejsmiczną i niebezpieczeństwem zatopienia przyległych obszarów w przypadku niekontrolowanej awarii. Powstanie tamy trzech przełomów jest największym w historii przykładem przesiedlenia ludności wywołanego realizacją pojedynczej inwestycji. Skąd ta aktywność sejsmiczna? Powstała w wyniku działania zapory trzech przełomów. Wielki sztuczny akwen wpływa na sytuację geologiczną. Skoro wspomnieliśmy o geologii, jest jeszcze jeden interesujący aspekt wynikający z działania zapory trzech przełomów. Przemieszczenie gigantycznych mas wody dalej od środka masy naszej planety, zdaniem NASA, spowodowało minimalne przesunięcie się osi obrotu całej planety, a także wydłużenie czasu obrotu. Zmiany co prawda nie mają żadnego praktycznego znaczenia, przynajmniej póki co o tym nic nie wiemy, ale okazały się mierzalne. Superczułe instrumenty satelitów badawczych na orbicie wokół ziemskiej zmierzyły skrócenie się doby o 600 mikrosekundy. Oraz przesunięcie się geograficznych biegunów o 2 cm. Jak podaje portal komputerświat.pl, skąd to przesunięcie? To po prostu fizyka. Łatwo to zrozumieć, gdy skojarzymy to sobie z jazdą figurową na lodzie. Z pewnością widzieliście nieraz sportowca, który wykonując szybkie piruety, trzyma ręce blisko ciała. Gdy tylko je rozłoży, szybkość obrotowa natychmiast zwalnia. W przypadku zapory trzech przełomów zadziałały dokładnie te same prawa fizyki. Przemieszczenie mas wody dalej od środka masy planety spowolniło jej obrót. Nieznacznie, ale jednak. Jeżeli chodzi natomiast o wpływ praktyczny, to nie mamy się czym przejmować. Wielkie trzęsienia Ziemi powodują często większe odchylenie w ruchu naszej planety. Zresztą sam Księżyc i wywołane przez niego siły pływowe każdego roku spowalniają obrót naszej planety o jakieś 15 mikrosekund. Tama trzech przełomów to bez wątpienia jeden z najbardziej wymagających i kosztownych projektów na świecie. Wzbudza dość skrajne emocje. Jednak trzeba przyznać, że Chiny mają coraz większy rozmach w tego typu inwestycjach, ponieważ ich gospodarka jest na bardzo wysokim poziomie. A wy co sądzicie o zaporze trzech przełomów? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Bardzo jestem ciekaw waszego zdania. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne filmy. Pozdrawiam i do usłyszenia.